Wszyscy potem. I Karol, i ty dobrze. A słuchajcie, Karol, słuchajcie, Karol podbiegł tutaj powiedzieć, żebyśmy już nie dyskutowali, ponieważ chce udzielić wywiadu. Słuchajcie, zgadzamy się czy gadamy tak. Jeszcze? No, trudno. No dobra, Karol, mam nadzieję, że dobiegł do Marty. Karol, prosimy serdecznie. Dobiegł, nawet się za specjalnie nie zmęczył, chociaż dzisiaj mógł się zmęczyć tym, że w końcu mógł pograć od pierwszej piłki. Karol, powiedz, jak to było po takim czasie wejść w pierwszym składzie i właśnie w tej pięknej krakowskiej arenie przy komplecie kibiców? Bardzo miło, bardzo przyjemnie, ale trochę się czuję zardzewiały. Fajnie jeszcze było zagrać kilka spotkań. Po spale delikatne zmęczenie trzyma, czy nawet niedelikatne? Duże, no takie drzemki, godzina 50 codziennie wjeżdżają, żeby się zregenerować, ale jeszcze jest czas, już czujemy się troszkę lepiej. Myślę tak od dwóch dni wczoraj, od rozruchu ja osobiście się czuję trochę lepiej, więc następuje to słynne wypłaszczenie, mam nadzieję, które tu wszyscy dookoła tak to nazywają. Dziś na plus 6, 6 na 9 w ataku, dołożyłeś blok, więc chyba możesz być zadowolony z tego, jak się zaprezentowałeś. Chciałbym dołożyć trochę więcej bloków, jestem zadowolony z zagrywki jeszcze, może nie było asów, ale było spoko, były breaki. Chciałbym dołożyć trochę bloków, ale no, tu bardzo dobrzy rozgrywający argentyńscy, którzy uprzykrzają życie, jak jest dobre przyjęcie, to łamią kolana, więc okej, biorę, nie było pustego przebiegu, to ważne. Rozgrywający na wysokim poziomie, ale nie tylko rozgrywający, twój znakomity kolega z czasów Bełchatowa, Facundo Kote. Fajnie było się spotkać po dwóch stronach siatki? Cały czas kolega, przyjaciel, brat. Fajnie się spotkać, fajnie, mam nadzieję, że będę miał trochę więcej czasu, żeby pogadać. Obiecaliśmy sobie, że wymienimy się po Mistrzostwach Świata koszulkami, on też gra z siódemką, więc zapoluję na jego koszulkę, bo jest fajna. Może tym razem nie będziemy przekazywać Państwu tego hasła, które Wy zawsze sobie przekazujecie przed meczami, także kto z Państwa wie... Jest gotowa. Kto z Państwa wie, no to wie, my lepiej to zostawimy pod osłoną milczenia.